Zespół jelita krótkiego, w skrócie SBS, to stan, w którym wyłączona jest funkcja części jelita, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń chłaniania. Zespół jelita krótkiego to rzadkie schorzenie. W Polsce diagnozuje się go u 6 osób na milion. Występuje z podobną częstością u kobiet i u mężczyzn. Najczęstszą przyczyną jest operacyjne wycięcie części jelita z powodu martwicy spowodowanej np. zatorem, choroba leśniowskiego Crohna czy uraz. Objawy występują, gdy dojdzie do wyłączenia ponad 50% jelita. Typowe objawy to biegunki, odwodnienie i spadek masy ciała. Rozpoznanie najczęściej przeprowadza się po operacji wycięcia części jelita. Lekarz po operacji powinien poinformować pacjenta o zespole krótkiego jelita. Pomocne może być również wykonanie morfologii, w szczególności badania biochemiczne krwi, gdzie można zauważyć niedobór ważnych elementów, takich jak magnez czy cynk. Pomocne może być badanie moczu. Leczenie można podzielić na trzy okresy: okres pooperacyjny, okres adaptacyjny, okres długotrwałego leczenia. W okresie pooperacyjnym dominuje intensywne nawodnienie i leczenie pozajelitowe. W okresie adaptacyjnym rozpoczyna się stopniowe zwiększanie leczenia jelitowego. W okresie długotrwałego leczenia, po ocenie stanu pacjenta, ocenia się, jaki proces składników musi zostać przyjęty pozajelitowo. I kontynuuje się leczenie w warunkach domowych. Zespół krótkiego jelita powinien być leczony u specjalisty. Nieleczony odpowiednio może prowadzić do poważnych powikłań, zwiększających znacząco ryzyko zgonu.